Jak to jest z tą komisją rewizyjną? No, taki duży klub, nie będzie miał swojego przewodniczącego, została wybrana osoba z osób niezależnych. No, podkreślmy, prawie dokładnie w tym samym miejscu siedząca, jak w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. No właśnie, przypomina mi się, niedawno udzielałem chyba też wywiadu dla telewizji, dla TVSM w Grudziądzu, podkreślając szczególną rangę i znaczenie przewodniczenia komisji największemu klubowi opozycyjnemu, bo uważamy, że jest to elementem zasadniczym, który będzie dawał weryfikował sprawowane. Tutaj też na początku były zgłaszane osoby chyba z klubu Platformy Obywatelskiej, czyli rozumiem, że koalicja będzie miała większość znowuż w tej komisji? Czy jak to będzie wyglądać? Były zgłaszane nowe osoby do tej komisji jeszcze z ramienia Platformy Obywatelskiej. Nie wie pan, jak te proporcje będą wyglądały? Tak, tak. Znaczy proporcje na pewno. Komisja rewizyjna została zdominowana przez Platformę Obywatelską i uważam to za, powiem, nie ukrywając, za rzecz haniebną, dlatego że to, co podkreślałem zawsze, prawdziwa cnota krytyk, żadnych krytyk się nie boi. Władza samorządowa powinna być pod szczególną lupą klubu opozycyjnego, bo taka jest rola opozycji. Opozycja powinna oceniać tą władzę, powinna kontrolować tą władzę, powinna weryfikować. Natomiast to, co dzisiaj się stało, to było kompletne zawłaszczenie, absolutne zawłaszczenie całkowite władzy w mieście Grudziądzu. Władza Platformy Obywatelskiej będzie niekontrolowana dzisiaj, nie będzie miała takiej obiektywnej weryfikacji. Ale państwo zapowiadali, że będą już przed, tutaj była konferencja prasowa, jeżeli sprawy potoczą się nie po państwa myśli, to będziecie jakoś inaczej tą kontrolę odmierzać tutaj obecnej władzy rządzącej. Znaczy kontrolę naj... Jak to by miało wyglądać? Kontrolę, znaczy do tego celu jest powołana bezwzględnie komisja rewizyjna i wszystkie uchwały podejmowane przez komisję rewizyjną mają znaczenie, ponieważ pojawiają się na tej sali, są jak gdyby procedowane, są analizowane i podlegają ocenie całości Rady. Są upubliczniane też, jest to rzecz bardzo ważna. Natomiast to, co klub radnych PiSu, radni PiSu, radni Ruchu dla Grudziądza chcą robić, to oczywiście chcą tematy pewne, zasadnicze wynosić poza obręb tej sali. Mówi się o tych tematach na forum miejskim Grudziądza, spotykać się z mieszkańcami i te sprawy analizować, nagłaśniać, ale też żeby były przedmiotem oceny przez mieszkańców.